Cześć i czołgiem, witam was w kolejnym odcinku poradnikowym. Minąłem właśnie miejsce, w którym szlak żółty odbiega od szlaku rowerowego. Jest to charakterystyczny punkt w terenie, który warto zapamiętać. Dlaczego? Chociażby w momencie, kiedy chcę wyznaczyć azymut na konkretny punkt na mapie, no muszę wiedzieć, gdzie się znajduję w danym momencie. Ale wszystko po kolei. Jestem teraz na żółtym szlaku, w miejscu, gdzie odbiegł on od szlaku rowerowego. Wyciągam mapę, wyznaczam azymut. Mapnik firmy Highlander. Bardzo przydatna rzecz. Zabezpiecza mapę, którą umieszczamy tutaj. Dzięki wytrzymałemu materiałowi zapobiega uszkodzeniom mechanicznym mapy. Tutaj mapa jest chroniona przed wilgocią, przed deszczem. No i możemy cały czas z niej korzystać. Dodatkowe kieszonki, na przykład na ołówek, czy na kompas, busolę. W takim mapniku możemy umieścić wszystko, co jest nam potrzebne do nawigacji w terenie. Do nawigacji bez używania urządzeń elektronicznych, które często są zawodne. Warto uczyć się takiej nawigacji. No i taki mapnik zapewnia nam komfort taki, że mapy nie uszkodzimy papierowej. Takiej, którą chociażby drukujemy z internetu. Zanim zacznę nawigować z pomocą mapy i kompasu, muszę najpierw mapę zorientować. Co to znaczy? Chodzi o to, aby północ na mapie odpowiadała północy na kompasie. Północ na mapie jest zawsze na górze. Przykładam kompas do krawędzi mapy i obracam się wokół własnej osi w taki sposób, żeby czerwona strzałka wskazywała północ. W takim położeniu mapa jest zorientowana i punkty na mapie odpowiadają punktom w terenie. Nie chcę robić drogi naokoło, stąd iść tak, potem odbić i iść szlakiem nad morze. Chcę pójść na azymut, czyli dostać się do wejścia na plażę po skosie, przez teren poza szlakami. Jak to zrobić? Mapa jest już zorientowana, to był pierwszy punkt, który należało wykonać. Teraz jedziemy dalej. Te dwa punkty, miejsce, w którym się obecnie znajduję oraz miejsce docelowe, łączę prostą linią. Przykładam kompas do tej linii łączącej oba punkty. I teraz ważna sprawa, poruszamy się z miejsca, w którym się teraz znajduję, do miejsca docelowego. Czyli strzałka kierunku marszu musi być skierowana w ten sposób. Nie może się być skierowana tak, bo wtedy wyznaczalibyśmy kierunek z tego punktu do tego punktu, a nie o to nam chodzi. Strzałka musi być skierowana w ten sposób, w stronę kierunku naszego marszu. Linia musi znaleźć się na krawędzi kompasu. I teraz bardzo prosta sprawa. Czerwona strzałka musi się pokryć ze strzałką czarną na tarczy kompasu. Obie strzałki pokrywają się. I co to oznacza? Wszystko zrobione. Teraz, kiedy podniosę kompas, nie muszę już nawet używać mapy. Mam odczyt. Teraz muszę już tylko pilnować, aby strzałka czerwona pokrywała się ze strzałką czarną na tarczy kompasu. Teraz trochę świruję, jak widzicie. Gdy patrzymy na ten odczyt z kompasu, to nie możemy mieć przy sobie urządzeń elektronicznych, elementów metalowych. To wszystko zakłóca odczyt. Dlatego, że igła w kompasie jest magnetyczna. No i tak, mam tutaj opaskę, mam tutaj kamerę. No i igła zaczyna powoli świrować, dlatego najlepiej w takiej sytuacji, jeżeli mamy coś po kieszeniach pochowane czy na nadgarstku, to kompas zawsze powinniśmy trzymać, nie tak jak ja przed chwilą, w ręce, gdzie jest opaska, zegarek, smartwatch czy cokolwiek, tylko w tej wolnej ręce trzymamy kompas, to jest bardzo ważne, i wyciągamy ją jak najdalej przed siebie. Oczywiście głupotą byłoby iść w ten sposób, trzymać cały czas kompas przed sobą, pilnować, żeby te strzałki się nie rozjeżdżały, no bo nie mogą się rozjechać. Dlatego wyznaczamy sobie punkty orientacyjne. To jest strzałka kierunku marszu. Wyobraźcie sobie odcinek będący przedłużeniem tej strzałki w terenie. Widzicie? To drzewo, w które teraz celuję kompasem, jest na przedłużeniu strzałki kierunku marszu. Skoro ono jest na mojej trasie, to mogę schować kompas i iść do tego drzewa po prostu, nieważne jaką trasą. Teraz mogę sobie kręcić, pójść gdzieś tu, zawinąć tu. Ważne, żebym dotarł do tego drzewa. Kiedy do niego dotrę, i to jest bardzo ważne również, nie mogę go ominąć tak. Wtedy zacznę przesuwać się w bok względem mojego miejsca docelowego. Muszę
to drzewo obejść, czyli krok w bok i za drzewem z powrotem wrócić na linię marszu. W ten sposób. Drzewo jest za moimi plecami. I ponownie patrzę, czy strzałki się pokrywają. Pokrywają się. Wyobrażam sobie przedłużenie strzałki kierunku marszu w terenie. Znajduję kolejny punkt i idę do kolejnego punktu. I tak raz za razem, aż w końcu trafię na wyjście na plażę. Prosta metoda. No może niekoniecznie prostsza niż GPS, ale jeżeli nabierzemy wprawy, to naprawdę dość łatwo podróżować w taki sposób, nawigować. Niemniej jednak trzeba pamiętać jeszcze o tym, że teren potrafi być zdradliwy. Jeżeli wejdziemy w teren poza szlakami, to mogą być dziury, mogą być krzaczory, tak jak tutaj. Albo może się zdarzyć, że będzie przepaść na naszej drodze. O tym trzeba pamiętać, trzeba umieć czytać mapę, szczególnie wysokości na mapie umieć odczytać. No ale jeżeli poruszamy się po zwykłym, płaskim lesie, nie w górach, a tym bardziej jeżeli ten las jest dość czysty, niezakrzaczony, to jak najbardziej możemy tak skracać sobie drogę. Nie obyło się bez solidnej dawki krzaczorów, ale już widzę, że jestem prawie na miejscu. Tam jest morze. A poznaję ten teren i wiem, że tam jest już wejście na plażę, do którego zmierzam. Czy na moim azymucie? Zgadza się. Strzałki się pokrywają, strzałka kierunku marszu wskazuje wejście na plażę, także dotarłem. No ale jak widzicie, ten sposób podróżowania, marsz na azymut, jest dobry tylko i wyłącznie w terenach, gdzie nie ma szlaków, gdzie nie ma dróg. Bo jeżeli są szlaki, są drogi leśne, to dużo łatwiej nimi podróżować. Wejdziemy sobie na taką dróżkę i idziemy. Natomiast w krzaczorach, no nie jest łatwo, trzeba się przedzierać, zbierać pajęczyny na twarz. Dużo lepiej prezentuje się ono zimą, kiedy nikogo tutaj nie ma. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na odcinek towarzyszący na kanale Adventurer. Tam kurs survivalowy, możecie zobaczyć, jak coś takiego wygląda. A tymczasem na razie, trzymajcie się i czołgiem.